Linia krótka, ale potrzebna, tak o tramwajowej inwestycji mówili wszyscy podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Torowisko wzdłuż ulicy Grundmana to pierwszy od, uwaga, 1947 roku nowy odcinek linii tramwajowej w Katowicach. Od jutra będzie nim jeździła nowa linia tramwajowa o numerze 25. Łukasz Kądziołka. Rozkładów jazdy jeszcze nie ma, ale od jutra będą już regularnie kursowały tu tramwaje. Dzisiaj otwarto oficjalnie linię tramwajową na ulicy Grundmana w Katowicach. To łącznik pomiędzy dwiema innymi liniami. Jedna o charakterze wybitnie regionalnym, czyli wzdłuż ulicy Chorzowskiej, a druga to linia wzdłuż ulicy Gliwickiej. Dzisiaj pierwszy tramwaj z pasażerami przejechał po nowych torach. To bardzo krótka linia, ma zaledwie około 750 metrów długości, a jej budowa zajęła więcej czasu niż planowano. Takie otwarcie miało się odbyć ponad pół roku temu, ale wszystko się przeciągnęło. Problemy pojawiły się już na samym początku. Zinwentaryzowaliśmy bardzo wiele sieci, których generalnie nie było na mapach i musieliśmy przeprojektować pewne elementy. Taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku obiektów mostowych. Mamy do czynienia z dwoma obiektami, most na Rawie i wiadukt nad DTS. Musieliśmy zmienić konstrukcję tych obiektów. Oprócz tych obiektów powstało też 6 rozjazdów, 12 zwrotnic, podstacja trakcyjna i to, co najbardziej interesuje pasażerów, 2 przystanki. Na razie będzie tu kursował tylko jeden tramwaj numer 25, który do tej pory swoje kursy kończył na Placu Wolności. Jednak ta inwestycja miała też inny cel. Pozwala w sytuacji, kiedy nastąpią zakłócenia na liniach, które zostały połączone, do przetrasowania tramwajów w sposób taki, aby mogły kursować. Chociażby jeżeli mówimy o różnych zdarzeniach na rondzie, różnego rodzaju manifestacje, imprezy, które do tej pory powodowały wstrzymanie ruchu tramwajowego. Na razie nie ma planów, żeby poprowadzić tędy trasę kolejnej linii, jednak w przyszłości ta inwestycja może być wykorzystywana na różne sposoby. Odgałęzienie w kierunku centrum Katowic, z powrotem w kierunku Koszutki, no to umożliwia nawet, oczywiście jeżeli organizator komunikacji ZTM uzna to za właściwe, stworzenie tak zwanego, używając określeń wiedeńskich, ringu tramwajowego wokół Katowic. W Katowicach długo nie otwierano nowej linii tramwajowej. Ostatnią 76 lat temu. Ale miasto liczy na to, że niebawem będzie można przedłużyć infrastrukturę od centrum przesiadkowego w Brynowie. To inwestycja, o której mówi się już od wielu lat. Wiem, że takie zadania, takie duże inwestycje w innych miastach również sporo czasu zajmują. Staramy się to zrobić jak najszybciej i liczymy, że to będzie nowa transportowa rzeczywistość, bo południe Katowic bardzo się rozwija. Tramwaj linii numer 25 w relacji Szopienice-Pętla, Park Śląski, wejście główne, będzie kursował przez ulicę Grundmana od piątku z częstotliwością co 15 minut. Po raz pierwszy zatrzyma się tu po godzinie czwartej.